Buongiorno a tutti. I kolejna lekcja na temat prepozycjoni, ale dziś nie będzie ćwiczenia na mówienie, będzie natomiast sporo wyjaśnień na temat prepozycjone a. W tym filmie zaczniemy się przyglądać temu, co sprawia największe kłopoty, czyli zastosowaniu dwóch przyimków in oraz a. Teraz skupimy się na prepozycjone a. I najpierw taki schemat. Vado a prendere un caffè. Vado a prendere un caffè. Idę na kawę, idę wziąć kawę, idę zamówić kawę. Vado al caffè. Vado al caffè. Idę do kawiarni. Il caffè jako miejsce. Vado al bar. Idę do baru. Vado al bar. Il bar jako miejsce. Ti va di andare a prendere un caffè? Ti va di andare a prendere un caffè? Chcesz iść na kawę? Pasowałoby ci iść na kawę? Ti va, na marginesie mamy tutaj czasownik andare. Ti va, czy tobie odpowiada, czy tobie pasuje? Mi va, mi pasuje. Ti va, tobie pasuje, tobie idzie, tak? A więc ti va di andare a prendere un caffè. Ti va di andare a prendere un caffè. Najpierw popatrzymy na wyrażenia, które realizują następujący schemat. Andare a fare qualcosa. Andare a fare qualcosa. Iść coś zrobić. Na podstawie użycia tego schematu postaram się wyjaśnić, skąd się biorą niektóre użycia przyimka a. I mam na myśli tutaj te użycia przyimka a, które budzą wątpliwości. Dlaczego a nie in? Popatrzmy na zdania. Veniamo a trovarti. Veniamo a trovarti. Wpadniemy cię odwiedzić. Przychodzimy, aby cię znaleźć. Ale znaczy to, przyjdziemy do ciebie. Wpadniemy do ciebie. I drugie zdanie. Restate qui a riposarvi. Restate qui a riposarvi. Zostańcie tu, aby odpocząć. Restate a riposarvi. Czyli schemat. Venire a zrobić coś. Venire a trovare qualcuno. Wpaść do kogoś. Restare a riposarsi. Zostać, aby wypoczywać. Wróćmy do zdania pierwszego. Veniamo a trovarti. Veniamo a casa tua. Veniamo a casa tua. Przyjdziemy do twojego domu. Przyjdziemy do ciebie do domu. Czy też siamo a casa mia. Siamo a casa mia. Jesteśmy w moim domu. Jesteśmy u mnie w domu. I teraz wyjaśnienie. Często, gdy mówimy o jakimś miejscu po włosku, kojarzymy to miejsce nie z fizycznym pomieszczeniem czy z powierzchnią fizyczną, tylko z funkcją, którą ono pełni, czy na przykład z czynnościami, które w tym pomieszczeniu, w tym miejscu, w tym budynku, na tej powierzchni wykonujemy. Tak jak z domem. Przychodzimy do kogoś do domu, aby go odwiedzić. Zostajemy u niego w domu, aby na przykład odpocząć. Restate qui a riposarvi. Veniamo a trovarti. Veniamo a casa tua. Przychodzimy do tej osoby. Zostajemy u tej osoby, w jej przestrzeni. W miejscu, gdzie ona spędza czas, w miejscu, gdzie my z nią spędzimy czas, czyli o domu, a casa. A casa tua, a casa mia. Myślimy nie w kategoriach budynku, tylko różnych symbolicznych i emocjonalnych skojarzeń. Tutaj w pewnym sensie działa taki mechanizm, że w miejsce veniamo a trovarti, odwiedzić kogoś, umieszczamy słówko, na przykład casa tua. Trovarti wypada, w jego miejsce wchodzi symbolicznie casa tua, a prepozycjone a zostaje. A trovarti, veniamo a trovarti. I ten czasownik, ta czynność, odwiedzić kogoś. Możemy zastąpić ją casa tua. Veniamo a casa tua a trovarti. Siamo a casa mia, czyli jesteśmy w moim domu. Siamo a casa mia, a więc w miejscu, gdzie spędzamy czas, gdzie rozmawiamy, gdzie jemy wspólnie. Tak? Czyli wszystkie te czasowniki, powiedzmy, pozostają w domyśle, a zastępuje je słowo casa. Casa mia akurat. Prepozycjone a zostaje. Siamo qui a mangiare, a parlare. Jesteśmy tu, aby zjeść coś, aby porozmawiać. A riposarci, aby odpocząć. Wszystkie te czasowniki,
które opisują to, co się dzieje w domu, w moim domu, zostają po prostu zastąpione przez kazemiję. Siamo a kazemiję. Taka zależność nazywa się metonimiczna. Metonimia, taki rodzaj metafory. Zupełnie inna sytuacja by była, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że jesteśmy w budynku, wewnątrz budynku, dentro, tak, dentro. Wówczas użylibyśmy prepozycjone in. Siamo in casa, jesteśmy w domu, jesteśmy w budynku. Ten budynek jest być może naszym domem, ale chodzi o to, że jesteśmy fizycznie w nim w środku. Rimaniamo in casa. Pozostajemy w domu, wewnątrz. Nie wychodzimy. Rimaniamo in casa. Mówimy tutaj o tym, że jesteśmy w środku fizycznie istniejącego budynku. Ta różnica jest bardzo ważna. Idąc tym tokiem myślenia, łatwiej będzie nam zrozumieć, że o niektórych miejscach w języku włoskim, używając prepozycjone a, myślimy w kategoriach funkcji, które one pełnią, te miejsca, w kategoriach skojarzeń emocjonalnych, symbolicznych. Nie wszystkich miejsc to dotyczy, ale teraz poznamy te, o których mówimy, że idziemy a. Andiamo a. Oczywiście wszystko to będzie w e-booku. A zatem. Vado in spiaggia a prendere il sole. Vado in spiaggia a prendere il sole. Idę na plażę opalać się. Sono al mare. Sono al mare. Czy też vado al mare. Sono al mare. Vado al mare. Vengo al mare. Rimango al mare. Sto al mare. Sono al mare. Mówiąc al mare, mamy w języku włoskim na myśli, że jesteśmy tutaj, aby na przykład opalać. A prendere il sole. Aby pójść na plażę, pograć w piłkę na plaży, aby odpocząć, aby spędzić wakacje. Te wszystkie czasowniki znikają, pozostają w naszym skojarzeniu, a zastępuje je słowo mare, al mare. Natomiast, jeśli chcemy powiedzieć dosłownie, że jesteśmy w morzu, czyli wchodzimy do wody, jesteśmy we wodzie. Powiemy wtedy sono nel mare, vado nel mare. Jestem w morzu, wchodzę do morza. To wyjaśnienie, które stosuję tutaj, mówiące o tym, że w języku włoskim o niektórych miejscach myślimy, a więc mówimy tak, aby podkreślić ich funkcje, czy też nasze czynności, które tam wykonujemy i nasze skojarzenia emocjonalne, no więc to wyjaśnienie jest troszeczkę łopatologiczne, ale na pewno posłuży intuicji zrozumienia, kiedy i dlaczego raz stosuje się a innym razem in. Vado a comprare dei pomodori. Vado a comprare dei pomodori. Idę kupić pomidory. Vado al mercato. Vado al mercato. Idę na targ. Idę na rynek. Vado al mercato a comprare dei pomodori. Słówko mercato, gdyby występowało z prepozycjone in, mogłoby oznaczać termin rynek. Na przykład nel mercato europeo, nel mercato polacco, na rynku europejskim, na rynku polskim. To samo tutaj. Vado a fare la spesa. Vado a fare la spesa. Idę zrobić zakupy. Vado al supermercato. Vado al supermercato. Idę do supermarketu. Andiamo a prendere un caffè. Andiamo a prendere un caffè. Idziemy na kawę. Andiamo al caffè. Andiamo al caffè. Idziemy do kawiarni. Siamo al bar. Siamo al bar. Jesteśmy w barze. Andiamo al caffè. Siamo al caffè. Andiamo al bar. Siamo al bar. A tutaj artisti nel caffè greco a Roma. Artyści w caffè greco w Rzymie. W słynnej kawiarni. W tytule obrazu chodzi o wnętrze kawiarni. Artyści w środku, we wnętrzu kawiarni caffè greco. Dove uscite a cenare? Gdzie wychodzicie zjeść kolację? Dove uscite a cenare? Ceniamo al ristorante. Ceniamo al ristorante. Jemy kolację w restauracji.
Andiamo al ristorante. Siamo al ristorante. I bambini vanno a dormire presto. I bambini vanno a dormire presto. Dzieci idą spać wcześnie. Vanno a dormire. I bambini vanno a letto. Vanno a letto. Vado a letto. Znaczy to idę spać. A więc tutaj słowo letto nie oznacza tak naprawdę łóżka. Nie jest to żaden fizyczny przedmiot. Raczej chodzi o to, co robimy. Czynność spania, czynność leżenia. Vado a dormire, vado a letto. Marco va a lavorare. Marco va a lavorare. Marco idzie pracować. Va a lavorare. Siamo al lavoro. Siamo al lavoro. Jesteśmy w pracy, gdzie wykonujemy wszystkie czynności związane z naszą pracą. Marco va al lavoro. Siamo al lavoro. Mi metto a studiare. Mi metto a studiare. Zaczynam się uczyć. Zabieram się za naukę. Mamy tutaj czasownik mettersi. Mettersi, czyli forma zwrotna od mettere, powiedzmy kłaść, położyć. Forma zwrotna mettersi oznacza zabrać się za coś, zacząć coś robić. Mi metto a studiare. Mi metto a studiare. Vado a scuola. Idę do szkoły. Vado a scuola a studiare, a imparare. I dalej. Studio all'università. Studio all'università. Uczę się na uniwersytecie. Studiuję na uniwersytecie. Studio matematica all'università. Mi metto a studiare. Vado a scuola. Studio matematica all'università. Vado a vedere un film. Vado a vedere un film. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, idę obejrzeć film. A zatem vado al cinema. Vado al cinema. Idę do kina. Vado al museo. Vado al museo. Vado a teatro. Vado a teatro. Idę do teatru. Vado a teatro. Popatrzmy na najważniejsze wyrażenia. A casa. Vado a casa mia. Sono a casa di Marco. A scuola. Vado a studiare. A letto. Vado a dormire. Vado a teatro. Al mare. Vado al mare. Sono al mare. Al cinema. Vado a vedere un film. Vado al cinema. Al museo. Vado al museo. Sono al museo. Al lavoro. Vado al lavoro. Vado a lavorare. All'università. Vado a studiare. Vado all'università. Al mercato. Vado a comprare dei pomodori. Vado al mercato. Al supermercato. Vado a fare la spesa. Al bar. Al caffè. Vado a prendere un caffè. Vado a prendere un cappuccino. Sono al bar. Vado al caffè. Al ristorante. Vado a pranzo, vado a cena, vado al ristorante a pranzo, a cena. Vado a casa, sto a casa di Marco, rimango a letto, sono al mercato, vado al caffè, vado a pranzo, sono al mare, vado al museo, rimango al lavoro. No i garść innych miejsc, na przykład alla fermata, alla fermata dell'autobus, alla fermata del tram, alla stazione, na przykład powiedzmy stacja kolejowa. Można też powiedzieć in stazione. Al aeroporto, all'aeroporto, all'aeroporto, al porto, al parco, all'estero, za granicą, all'estero. Wszystko to opisałam dokładnie, używając tych obrazowych wyjaśnień w e-booku. Jeszcze na koniec. La scultura
Originale del David, czyli oryginalna rzeźba Dawida. La scultura originale del David è nella galleria dell'Accademia. La scultura originale del David è nella galleria dell'Accademia. Oryginalna rzeźba Dawida jest w galerii dell'Accademia, czyli jest w środku, mieści się w tym budynku. Ale vado alla galleria dell'Accademia, vado alla galleria dell'Accademia a vedere il David. Vado alla galleria dell'Accademia a vedere il David. Idę do galerii Akademii, aby zobaczyć Dawida. Tutaj mamy jeszcze jeden przypadek specyficzny, o którym powiem później, a mianowicie bardzo konkretna galeria to jest. Galleria dell'Accademia. Często jest tak, że jeśli dane miejsce zostaje ukonkretnione, nazwane swoim własnym imieniem, tak jak ta galeria tutaj, to muzeum, nazywa się Galleria dell'Accademia, to wówczas idziemy do tego miejsca z prepozycjone a. Często tak się dzieje. Będziemy o tym mówić później. Po lekcji wideo, jak zwykle, warto zajrzeć do e-booka. Tym razem lekcja w e-booku będzie pełna wyjaśnień działających na intuicję. No i oczywiście warto też zrobić ćwiczenia interaktywne. Link do strony facebookowej, link do e-booka podaję w opisie filmu. Proszę, jak zwykle, o zasubskrybowanie mojego kanału i włączenie powiadomień. I przypominam, że istnieje strona Vloski od Zera. Na tym kończymy. Grazie mille. E a presto. Ciao. Ciao, ciao.